Rozdział pod tytułem Praca modlitwy. Cytat. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 38. Gdy wstępując do nieba, pan Jezus rozstał się z swoimi 11 uczniami. Pozostawił im zadanie przekraczające wszelkie ludzkie możliwości. A mianowicie mieli pójść na cały świat i uczyć wszystkich ludzi, czyniąc ich wyznawcami Chrystusa. Dał im jedną wskazówkę: a mianowicie, ażeby rozpoczęli w Jerozolimie. Miasto to leżało u stóp Góry Oliwnej, a z miejsca, na którym stali, mogli je wyraźnie widzieć. W tym mieście siedzieli kaci Pana Jezusa. Z jego niewinną krwią na swoich rękach, gotowi rozszarpać każdego, kto by się odważył publicznie wymienić imię Nazarejczyka. A nawet gdyby zdołali szczęśliwie umknąć tym katom, to co mieli zwiastować? Mieli zwiastować ukrzyżowanego Mesjasza, dla Żydów zgorszenie, a dla Greków głupstwo. A gdy patrzyli z góry oliwnej dalej na zachód, ponad Morzem Śródziemnym, aż do centrum ówczesnego świata, do Rzymu, to ich perspektywy bynajmniej nie były bardziej pocieszające. Mieli się tam zetknąć z najpotężniejszym mocarstwem świata, z najwspanialszą kulturą, z najbogatszym życiem duchowym, jakie do tej pory poznał świat. Czyż nie było nieomalże ironią wysłać tych jedenastu prostych robotników z Galilei, a żeby pozyskać dla Chrystusa ówczesny kulturalny świat? Wprawdzie otrzymali później w Pawle uczonego współpracownika. Ten jednak samo sobie powiedział, że i on w tych wielkich centrach kultury nie chce o niczym innym wiedzieć, ani też niczego innego zwiastować, jak tylko Jezusa. Cytat. I to onego ukrzyżowanego, w nawiasie Biblia Gdańska. Tak więc zadanie to nadal pozostawało nad ludzkim zadaniem, a jednak ten, który ich posłał, wiedział, co robi. Dla wykonania tego zadania wyposażył ich w dwojaki sposób: obiektywnie dał im Chrystusowy, a mianowicie dar Ducha Świętego, który sprawił, że ów maleńki zbór Chrystusowy otrzymał do dyspozycji wszelkie ponadziemskie moce. Subiektywnie zaś dał im modlitwę, to jest środek, przez który owe obiektywne, ponadziemskie moce mogły być przeniesione na pojedyncze osoby i na całe zbory. A jak ocenia to wyposażenie, sam Pan Jezus, wynika całkiem jasno z Jego własnych wypowiedzi a mianowicie cytat. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 19. Cytat. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 17, werset 20. Jeden z tych, którzy przez całe swoje życie spędzone w pracy i w boju wypróbowali tę zbroję, ten ekwipunek, wyraża się o nim w ten sposób. Cytat. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. List Pawła do Filemona, rozdział 4, werset 6: Ten, który ich wysłał, wiedział, że ten oręż, te narzędzia pracy uczynią ich nie do pokonania. Słowo jego mówi bowiem, Cytat: A nic nie będzie dla was niemożliwe. Gdy pan rozstał się ze swoimi przyjaciółmi i gdy chwili w niebo wstąpienia przestali oglądać jego oblicze, wyciągnął swoje niewidoczne, potężne, wszechmocne ramię tak dalece ku nim i ku nam w dół, że my, maleńcy grzeszni ludzie, za każdym razem, gdy tylko skłonimy nasze kolana w modlitwie, Możemy go dotknąć. A ilekroć dotykamy tego wszechmocnego ramienia, do naszej duszy i ciała, spływa coś z Jego wszechmocy, a poprzez nas płynie ta moc dalej ku innym. Ta moc jest tak bogata i tak ożywiająca, że wystarczy, abyśmy w modlitwie wskazywali tylko na osoby i rzeczy, w których mają mieć uczestnictwo, a Pan tej mocy Skierowuje ją w tej samej godzinie w tym kierunku. Ta moc jest niezależna od czasu i przestrzeni. W tym samym momencie, gdy modlimy się za naszych braci i siostry w jakimkolwiek kraju, albo w jakimkolwiek miejscu na świecie, moc ta staje się ich udziałem. Jest to przenoszenie energii bez drutów, a przekracza ono najśmielsze marzenia i sny wynalazców. Ten oręż jest tym bardziej wartościowy dla przyjaciół Pana Jezusa, im dla Jego wrogów jest trudniejszy do osiągnięcia. I w tym widzimy Jego łaskę i Jego mądrość. Jak straszliwie działałaby taka broń, gdyby można było jej używać do zniszczenia i rujnowania dowolnego celu. Jednak nie. Zostało to tak uporządkowane, że kontakt z tym niewyczerpanym źródłem mocy mogą otrzymać tylko jego przyjaciele. A wszystko to zostało przez pana tak starannie urządzone, że nawet dla przyjaciół pana Jezusa kontakt zostaje automatycznie przerwany, gdy tylko usiłują używać tej mocy w sposób sprzeczny z jego wolą i intencją. Tylko wtedy, gdy prosimy o coś stosownie do woli Bożej. Możemy mieć nadzieję na wysłuchanie. Wolą Pana jest, abyśmy jako ci, którzy przez modlitwę mają dostęp do tych mocy, przekazywali je na wszystkie strony, na naszej ziemskiej drodze, i abyśmy umożliwiali temu światu otrzymywanie niebiańskich sił, których tak bardzo potrzebuje. Nasze życie, stosownie do intencji Pana, winno być cichym. Ustawicznie płynącym strumieniem błogosławieństwa, który przez modlitwę, szczególnie modlitwę przyczynną, spływać powinien na całe nasze otoczenie. Zupełnie tak, jak jego pierwsi przyjaciele, tak i my winniśmy rozpocząć cytat w Jerozolimie I iść dalej, cytat aż do krańca świata. Jego wolą jest również to, abyśmy rozpoczynali od domu. Przebywając codziennie pośród naszych ukochanych, powinniśmy właśnie drogą modlitwy przyczynnej, która jest połączeniem, cytat, bez drutów, transmitować ponadnaturalną moc, której oni wszyscy potrzebują, jeśli ich codzienne życie ma być cichym zwycięstwem, a nie całym szeregiem pełnych smutku klęsk. Dotykających zarówno ich ciała, jak i duszy. Powinniśmy powiedzieć Bogu: cytat, Panie, daj im, proszę, coś dobrego. Wszyscy ci, którzy żyją wspólnie ze mną, tak bardzo tego potrzebują. Jestem często samolubny w stosunku do nich i za mało im się poświęcam, lecz miłuję ich. Wówczas w naszym domu zapanuje dobry duch, bowiem Bóg słyszy nasze modlitwy, i on wyleje swoje błogosławieństwo na nasz dom, tak, że stanie się małym rajem. Pomimo, że my wszyscy, którzy tutaj żyjemy, jesteśmy niedoskonali i skłonni do błędu. Jednak wielu wierzącym nie udaje się tego osiągnąć, i ich dzieci szukają przyjemności poza domem. Pierwszą rzeczą, którą Pan chciałby powiedzieć takiemu domowi, jest: cytat. Nie macie, bo nie prosicie. Jest wolą Bożą, abyśmy myśleli również o naszych sąsiadach. Gdy tylko widzimy ich z rana, już powinniśmy powiedzieć Panu Bogu: cytat. Panie, pobłogosław mojego sąsiada, i jednego, i drugiego daj im to czego dzisiaj najbardziej potrzebują gdy będziemy w ten sposób prosić za naszymi sąsiadami na pewno będziemy oglądać tego skutki nawet jeśli nasi sąsiedzi są ludźmi trudnymi w pewnych częściach Norwegii używa się jeszcze takiego pięknego pozdrowienia cytat niech bóg pobłogosławi twoją pracę Rzecz jasna, przez ustawiczne, mechaniczne używanie, pozdrowienie to mogło stracić świeżość znaczenia, zupełnie tak samo jak każda inna forma pozdrowienia, i ludzie nie uświadomiają już sobie znaczenia tych słów. Ale wówczas, gdy pozdrowienie to zostało sformułowane, odczuwano pragnienie, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla pracy swoich bliźnich. Takie pragnienie powinniśmy odczuwać także i dzisiaj. Wiemy bowiem, że pracować nie zawsze jest łatwo. Niekiedy staje się to czymś wręcz bardzo trudnym. Dlatego też powinniśmy za każdym razem, gdy spotkamy naszego bliźniego przy pracy, uprosić dla niego coś z tej ponadnaturalnej siły, która czyni jego pracę lżejszą i przynoszącą obfitsze owoce. Wszędzie, gdziebyśmy się udali, spotkamy ludzi, którym czegoś brakuje. Oby duch dał nam oczy miłości, które potrafią dojrzeć ukrytą biedę, bo wtedy wszystko, co wokół ujrzymy, przyjmie postać modlitwy. Zwrócimy się do Pana i Jemu zdamy sprawę z tego, czego naszym przyjaciołom i naszym wrogom brakuje, a On da im to, o co prosimy. W taki sposób Bóg widzi modlitwę. Dlatego też słowo Boże mówi: Cytat. Bez przestanku się módlcie. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17. Pastor Gustaf Jensen opowiadał kiedyś pewną historię. Przed wielu laty budowano w Oslo mały kościółek Pewien wierzący kupiec, który mieszkał za miastem, lecz w mieście posiadał biuro, codziennie kilka minut wcześniej wychodził z pracy, po drodze wstępował na plac budowy kościoła. Tam stał przez chwilę w cichej modlitwie przyczynnej, za robotnikami, za tymi wszystkimi, którzy mieli później objąć służbę w tym kościele i za tymi wszystkimi, którzy mieli tam słuchać słowa Bożego. Człowiek ten nauczył się już, w jaki sposób używać narzędzia modlitwy przyczynnej. Czyż nie jest wolą Pana, abyśmy za każdym razem, gdy spotykamy się, korzystali z prawa modlitwy przyczynnej z innymi ludźmi, nawet gdy ich nie znamy? Przypuszczam, że Pan oczekuje od nas właśnie tego, abyśmy wykorzystali każdą sposobność. By przez modlitwę przekazywać ponadnaturalną moc. Ten czy ów może wnieść zastrzeżenia, że to jest niewykonalne, że to przesadne i wymaga zbyt wielkiego napięcia nerwowego, ale pochodzi to tylko stąd, że większość z nas jest letnimi i niedoświadczonymi modlicielami. Gdybyśmy dali napełnić się Duchowi Bożemu, znaleźlibyśmy dosyć czasu i sposobności, aby słać do nieba modlitwę przyczynną za innymi ludźmi, myśli są szybkie. Pomyśl tylko, ile czasu potrzebują one na sformułowanie jakiejś krytycznej uwagi na temat człowieka, którego widzimy idącego prędko ulicą, chociaż trwa to tylko chwileczkę. Dzieje się to jakby samo przez się, bo objawia się w tym nasza zła natura. Ale od kiedy Bóg stworzył w nas nową naturę, to zamiast krytyki w naszym sercu może powstać modlitwa przyczynna za tym człowiekiem. Jeden z moich przyjaciół, misjonarzy, powrócił z misji do domu. Siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy m.in. na temat jego zdrowia podczasowych lat spędzonych tam, daleko w pracy misyjnej. Jest to bolączką w życiu większości misjonarzy. Wielu z nich już w młodym wieku umiera na tropikalną gorączkę. Mój przyjaciel pracował w stacji misyjnej, gdzie okropnie szalała gorączka. Gdy doszliśmy do tego punktu, powiedział: Cytat. Gdy miałem udać się w podróż do mojej pracy misyjnej, poszedłem najpierw do wszystkich moich znajomych w mieście. Aby się z nimi pożegnać, a także wstąpiłem do pewnej starszej wierzącej niewiasty, żony ubogiego chałupnika. Gdy żegnałem się z nią, zatrzymała na chwilę moją rękę, spojrzała mi spokojnie w oczy i cicho powiedziała: Cytat, A teraz będę się modlić za ciebie, abyś nie zachorował na gorączkę i abyś zachował siłę do pracy, która cię tam czeka. W czasie wszystkich tych lat nie cierpiałem na tropikalną gorączkę ani przez jeden dzień, dodał, mając oczy pełne łez. Oto był znowu ktoś, kto nauczył się używać modlitwy jako narzędzia pracy. Istnieje wiele możliwości pracy dla dobra misji, mamy je nawet my, którzy nie jesteśmy na dalekim polu misyjnym. Oby Bóg dał, abyśmy te możliwości rozpoznali i umieli ich używać. Modlitwa jest najważniejszą pracą w Królestwie Bożym. Bóg życzy sobie, abyśmy przystąpili do tej pracy od samego początku, gdy tylko zostaniemy dla Niego pozyskani. Naszym zadaniem jest przyłączenie się do pracy chrześcijańskiej przez nasze modlitwy. I przyczynianie się do dzieła, dla którego nasi ojcowie wiary ofiarowali się, cierpieli, bojowali i za które się modlili. Winniśmy kontynuować ich dzieło wytrwale, prowadząc je dalej, a czynić to możemy przede wszystkim przez modlitwę. Chciałbym wymienić kilka sytuacji, w których modlitwa jest jedynym narzędziem pracy którym możemy się posłużyć. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić modlitwę o pracowników. Sam pan Jezus powiedział cytat: Żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby posłał pracowników na żniwo swoje. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 38. Naszym pierwszym zadaniem jest prosić, aby Pan znalazł i powołał tych pracowników, których mógłby postawić do warsztatu pracy w rozmaitych punktach swojej winnicy. Jest to rzecz, której możemy dokonać tylko przez modlitwę. Ale o tej cząstce pracy modlitewnej, myślą z całą pewnością tylko nieliczni. Jesteśmy raczej skłonni modlić się za tymi Którzy już są czynni w pracy chrześcijańskiej. Może modlimy się także za tymi, którzy właśnie w tej chwili się kształcą, aby móc ją wykonywać. Ale niewielu z nas jest tak zaawansowanych, aby modlić się o tych, którzy jeszcze nie stoją przy Bożym Warsztacie, ani też nie kształcą się, a których Pan upatrzył sobie dla jakiegoś konkretnego zadania. Słowo Pana Jezusa. Które przed chwilą zacytowaliśmy, mówi o tym, że ludzie ci nie mogą zostać ani powołani, ani wysłani przez Boga bez naszej modlitwy. Nasza chrześcijańska praca jest w bardzo wielkim niebezpieczeństwie, jeśli w pole wychodzą tacy robotnicy, których Pan nie posłał. Praca, którą wykonują, pozostaje pracą ludzką. Chociażby nawet została wykonana z ogromnym wkładem osobistej siły i zdolności organizacyjnej. Na polach misyjnych są ludzie, którzy po prostu wcale nie powinni się tam znaleźć. Niektórzy z nich nie są nawet nawróceni, a równocześnie pozostają w domu tacy, którzy powinni być misjonarzami. Jest to nasza wyłączna wina. Powinniśmy modlić się o to, aby na pole misyjne wychodzili tylko ci, którzy są wysłani przez Boga, a równocześnie, aby wszyscy ci, którzy są przeznaczeni do tej pracy, nie pozostawali w domu, lecz się do niej udali. To samo odnosi się do naszych braci usługujących, do naszych pasterzy, kaznodziei. Często narzekamy na złego przełożonego zboru, na złego starszego. Łatwo jest żalić się, jednakże powinniśmy żalić się raczej sami na siebie i na nasze letnie modlitwy. Stosownie do słów pana Jezusa, powinniśmy być współdecydującymi o tym, kto ma być przełożonym naszego zboru i kto ma być naszym duchowym przywódcą. Niestety, dzieje się jednak inaczej. Często w wielu społecznościach Przyjmujemy bez opozycji jakiegoś pastora, który zostaje do nas posłany przez zwierzchne władze Kościoła. Pozostawiamy to odpowiedzialności ludzi, którzy zajmują pewne stanowiska, i zgadzamy się, aby oni zadecydowali, kto w naszym zborze ma być przełożonym, kto w naszym zborze ma paść trzodę bożą. Absolutnie nie powinniśmy się na to godzić. Tak nie może być. Według słów Pana Jezusa. Wierzący człowiek nie tylko ma prawo, ale i obowiązek być przy tym i wspólnie decydować, kto ma zostać usługującym, a kto nie. Jest to jednak praca, która może zostać wykonana wyłącznie na kolanach. Wierzący przyjaciele, chciejmy zabrać się do pracy, Pomyślcie przez chwilę o tym. Jakie znaczenie miałoby to dla naszego Kościoła i dla naszego narodu? Tysiące kaznodziejów, pastorów, prezbiterów, prawdziwie wierzących, usługujących braci, którzy mieliby pałające serca, pełne troski o dusze, posłani przez Boga, wyposażeni przez Niego i rozproszeni po całym kraju, Niektórzy uśmiechają się w zamyśleniu, inni, gdy przychodzi im taka myśl, wzdychają przebici. Z całą pewnością byłoby lepiej, gdybyśmy wszyscy na nowo rozważyli słowa pana Jezusa: cytat Proście pana żniwa, aby posłał pracowników na żniwo swoje oraz, cytat. Nic niemożliwego dla Was nie będzie. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, werset 20. To samo odnosi się także do naszych nauczycieli. Mamy dużo dobrych nauczycieli i nauczycielek, ale niestety mamy i takich, którzy pracę swoją wykonują źle i przynoszą szkodę duszy dziecka. I tu zaniedbaliśmy coś. Nie modliliśmy się regularnie i w pokorze, nie trwaliśmy przed Bogiem, aby wierząca młodzież mogła uczęszczać do takich akademii i instytutów kształcących nauczycieli, które by ich przygotowały do podjęcia tego ważnego i odpowiedzialnego stanowiska i pracy w naszych szkołach. Dostaliśmy złego nauczyciela, a potem się skarżymy. Czy w takim momencie Pan nie musi do nas powiedzieć, cytat, nie macie, bo nie prosicie? W każdej służbie powinniśmy przez nasze modlitwy być pomocnikami i dzięki temu sprawiać, aby dary łaski mogły się objawiać z taką mocą, że nareszcie przyłamiam to, co jest diabelskie. W jakiejś wiosce czy miasteczku, Brakuje na przykład uzdolnionego, nadającego się do tej pracy przełożonego. Zamiast narzekać na brak takiego człowieka, powinniśmy raczej prosić o dar kierowania. W innej okolicy ludzie posiadają takiego uzdolnionego, nadającego się do tego zadania przełożonego, ale brak mu znowuż daru łaski dla opowiadania Słowa Bożego. I w takim wypadku powinniśmy sobie przypomnieć słowa pana Jezusa: cytat. Proście pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Wreszcie powinniśmy także na kolanach uprosić dary łaski, które Bóg chce nam darować przez podróżujących kaznodziejów, którzy udając się tu i tam, ogłaszają Jego słowo. Ale zaniedbujemy także tę pracę modlitewną. Rezultatem jest to, że mamy obecnie takich podróżujących kaznodziejów, którzy nigdy nie powinni nimi być. Nie zostali oni posłani przez Boga, ale przez ludzi. A przeciwnie, rolnicy, rybacy, rzemieślnicy i kupcy pracują codzień w swoim zawodzie, Choć są to wszystko ludzie, którzy zostali wybrani przez Boga do opowiadania Słowa Bożego, a jednak oni nie zostają, cytat, wysłani do Jego żniwa, ponieważ nie modliliśmy się o ten dar łaski, aby zostali wysłani do pracy. W związku z tym chciałbym jeszcze wspomnieć, co dane było dokonać prostej. Wiejskiej dziewczynie, bolecie Hinderli, dla świadka pańskiego, Larsa Olsena, z krew W pewnym widzeniu zobaczyła twarz więźnia w celi więziennej. Widziała całkiem wyraźnie jego twarz i całą jego postać. Jakiś głos rzekł do niej: Cytat. Jeśli nikt nie włączy tego człowieka do swych modlitw przyczynnych, przeżyję podobny los, jak Oli Hojland. Proszę o Niego, a ja go wyślę, aby obwieszczał poganom moją chwałę. Boletta stała się posłuszna niebieńskiemu znakowi. Cierpliwie modliła się i walczyła o tego uwięzionego, którego przecież nawet nie znała. Z utęsknieniem czekała, aby usłyszeć nareszcie o jakimś więźniu, który się nawrócił i który został powołany do pracy misyjnej. Wreszcie usłyszała. Odwiedzając miejscowość Stavanger, dowiedziała się o jakimś więźniu, który się nawrócił i właśnie tegoż dnia miał przemawiać w tym mieście. Gdy Skrewsród wstąpił na kazalnicę, rozpoznała jego twarz. Niewiasta ta zrozumiała słowo Pana Jezusa, że mamy prosić o dary łaski. Tak dalece, jak ja rozumiem Słowo Boże i historię Królestwa Bożego, nie ma żadnej pracy modlitewnej, która byłaby ważniejsza od tej pracy. Jeśli właściwy człowiek znajdzie się na właściwym stanowisku, to wprost nie ma żadnych granic dla tego, czego może on dokonać. Wystarczy pomyśleć o takich mężach jak: Marcin Luther, Hans Nielsen, Hange, Lars Orsen, Skrewsrud, Hans Peter Borresen, William Carey, Hudson Taylor. Jan Chrzciciel został wprowadzony w Ewangelię następującymi słowami: Cytat: Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset szósty: W takim przypadku zawsze coś się dzieje, bez względu na to, czy dana osoba jest uzdolniona, czy nie. Może niektórzy zapytają. Dlaczego Pan Bóg nie rozdziela tych darów łaski bez naszej modlitwy? Niewiele mam na ten temat do powiedzenia, a to co mam, zarezerwowane jest na nieco później, gdy będziemy mówili o zagadkach modlitwy. Do naszej pracy modlitewnej należy także modlitwa przyczynna za naszymi wodzami, gdyż oni ponoszą wielką odpowiedzialność. Dla wykonania swojego zadania potrzebują nie tylko mądrości i doświadczenia, ale także dużo osobistej odwagi, która pozwoli im działać według własnych przekonań, nie zważając na opinię większości ludzi. Aby przeprowadzić wszystko to, co się rozpoznało jako wolę Bożą, potrzeba mocy i wytrzymałości. Szczególnie wtedy, kiedy diabeł wydaje się triumfować. A przyjaciele są już zbyt znużeni. Łatwo jest krytykować. Potem wszyscy jesteśmy mądrzy, potem wszyscy widzimy, w jaki sposób należało podejść do danego zagadnienia. Ale przedtem niczego nie widzieliśmy, i tutaj muszą działać nasi wodzowie. Zamiast ich krytykować, należy ich nosić w modlitwie. Nie mam tutaj na myśli, abyśmy zawsze uważali, że wszystko jest dobre, co oni ustalą. Jeśli jesteś przekonany, że popełnili jakiś błąd, to powiedz im to w pokornej miłości, ale przede wszystkim módl się za nimi. Módl się za nimi tak długo, aż oni sami przekonają się i będą pewni, że daną rzecz załatwili niewłaściwie. A wtedy nie tylko postąpisz właściwie, ale także osiągniesz potężne zwycięstwo. Tak więc powinniśmy zawsze modlić się za kaznodziejów i za nauczycieli. Trudno jest być kaznodzieją. Przede wszystkim zwiastowanie Ewangelii i właściwe usługiwanie Słowem związane jest z wielką odpowiedzialnością. Poza tym kaznodzieja poddawany jest wielkiej ilości pokus. Szczególnie grozi mu niebezpieczeństwo stania się zarozumiałym. Albo popadnięcia w kompleks niższości, w zależności od tego, czy jego zwiastowanie słowa cieszy się powodzeniem, czy też zdaje się być go pozbawione. Jeśli słyszysz takich kaznodziejów, którzy wydają się być ludźmi zarozumiałymi, to proś Boga, aby uczynił ich tak małymi i duchowo ubogimi, aby znowu stali się zdolni właściwie usługiwać gronu swoich słuchaczy. Bożym pokarmem. Jeśli natomiast usłyszysz o jakimś kaznodziei, któremu grozi utrata odwagi, to proś Boga, aby dał Mu nową odwagę. Przede wszystkim módl się za tych braci usługujących słowem, którzy są ludźmi prostymi, aby nie poczuli się zbędni. Proś Boga o moc dla nich, a wtedy doświadczysz, że i oni będą mieli jakąś radosną wieść z nieba, nawet wtedy, gdy im brak wielkich darów, albo sztuki przemawiania, która by potrafiła zmusić słuchających do przyjmowania tego, co mówią z zapartym tchem. Szczególne znaczenie ma modlitwa za zebrania zborowe. Tutaj wiele zaniedbaliśmy. Spośród rozmaitych przygotowań przed zgromadzeniem. Najbardziej, niestety, zaniedbujemy przygotowanie przez modlitwę. W jaki sposób przeważnie przygotowujemy zgromadzenia nabożeństwa? Ustalamy, gdzie i kiedy odbędą się, i staramy się o to, aby mieć kaznodzieję. Jeśli potem jeszcze należycie ogłosiliśmy, że nabożeństwo takie będzie miało miejsce, to wydaje się nam, że zrobiliśmy wszystko, co potrzeba. Potem najwyżej pomodlimy się o nie, tuż przed udaniem się na nabożeństwo. Wielu nawet spóźnia się z tego powodu. Inni są wcześniej, ale czy wykorzystują ten czas, ażeby modlić się o mające się odbyć nabożeństwo? Nie. Przeważnie rozmawiają o Jasiu i Małgosi, aż wreszcie nadchodzi pora rozpoczęcia. A potem dziwimy się, że nasze zgromadzenia przynoszą tak mało owocu. Piekło się śmieje, a niebo płacze z powodu takich nabożeństw. I znów słyszymy pełne skargi słowa naszego Zbawiciela. Cytat. Nie macie, bo nie prosicie. Ach, gdyby tylko lud Boży zobaczył tę pracę, która w modlitwie może zostać wykonana przed nabożeństwami, wtedy sami wierzący doznaliby zupełnie innego błogosławieństwa. A zgromadzenia stałyby się świętymi ośrodkami mocy, w których działyby się cudowne rzeczy. Forma kazania pozostałaby może bez zmian, ale objawiłaby się przez nie nowa moc. Słowo Boże zapadłoby głęboko w serca wierzących i niewierzących. Przejdźmy teraz do modlitwy za nienawróconymi. Tę część naszej pracy modlitewnej. Rozumiemy może najlepiej i najchętniej się jej podejmujemy, bo dla człowieka, który jest nawrócony, pragnienie, aby inne dusze doznały zbawienia, staje się potrzebą, ba niemal koniecznością. Oto ludzie dużo się modlą, a jednak przebudzenia są rzadkie. Nieraz mijają całe lata, zanim ma miejsce jakieś duchowe przebudzenie. Przeważnie też są one ograniczone tylko do jakiejś jednej miejscowości i objawiają stosunkowo małą siłę duchową. Nie znaczy to, aby zupełnie brakowało siły, często bowiem objawia się wręcz potężna siła, ale już w czasie takiego przebudzenia, lub wkrótce po nim, wychodzi na jaw, że w większości czynna była przy tym moc ludzka, a tylko w małej części, boża. A wszystko miało związek z tym, że zawiedliśmy w naszej pracy modlitewnej. Tęsknimy za przebudzeniem, mówimy o tym, pracujemy w tym kierunku i modlimy się o to od czasu do czasu, ale nie rozpoczynamy pracy modlitwy, która jest właściwym przygotowaniem dla każdego przebudzenia. Wielu z nas ma, że działanie Ducha na nienawróconych ogranicza się tylko do okresów przebudzenia. Ale jest to całkowite nieporozumienie. Duch pracuje nieustannie. Praca Ducha podobna jest do pracy materiału wybuchowego. Duch ma skruszyć twarde serca grzeszników i w ten sposób przezwyciężyć ich opór względem Boga. Przebudzenie jest podobne do okresu czasu, w którym te ładunki materiału wybuchowego eksplodują. Okresy leżące pomiędzy przebudzeniami służą do tego, aby w twardym podłożu wywiercić otwory. Jest to praca twarda, trudna i wymagająca wielkiej cierpliwości. Natomiast założyć ląd i zapalić go jest pracą łatwą i ciekawą. Wtedy widać rezultat. Do wiercenia trzeba pewnej wprawy, podczas gdy ląd może zapalić prawie każdy. W czasie okresu przebudzenia. Wszyscy jesteśmy pełni entuzjazmu dla tej sprawy, ale gdy przychodzi szara codzienność, to z wielu ulatuje gorliwość. Jednak właśnie wtedy Duch wzywa nas do cichej, trudnej, wymagającej cierpliwości pracy, aby przez codzienną i niezmordowaną modlitwę zakładać święty materiał wybuchowy do nienawróconych dusz. To jest właściwe przygotowanie następnego przebudzenia duchowego. A jeśli ten czas się przedłuża, to jedyną przyczyną jest to, że między wierzącymi nie znalazł się nikt, kto chciałby wykonać trudną pracę wiertacza otworów. Wszyscy chcielibyśmy przeżywać duchowe przebudzenia, ale wiercenie otworów w twardym materiale pozostawiamy raczej innym. Dzięki Bogu, że w mieście i na wsi znajdują się wciąż jeszcze tacy, Którzy przejmują na siebie tę pracę, do której potrzeba tyle cierpliwości. Oby cię Pan rozradował i wynagrodził za tę pracę, bracie i siostro. Przede wszystkim niechaj ci da wytrwałości w Twojej świętej służbie. W jaki więc sposób powinniśmy możliwie najlepiej ukształtować nasze prośby o duchowe przebudzenia? Jeśli Duch Święty powierzy naszemu sercu prawdziwą, Szczerą troskę i staranie będziemy się modlić o przebudzenie na całym świecie. Wtedy bowiem będziemy widzieli, że świat potrzebuje tego najbardziej aniżeli czegokolwiek innego. Jakże często w swojej bezradności zadajemy sobie takie pytanie: dokąd zaprowadziła chciwość pieniędzy, ta stale narastająca między narodami walka o złoto i wpływy? Ten wyścig zbrojeń oraz pojedyncze i publiczne znieważanie prawa Bożego i Bożej Ewangelii? Do czego to doprowadzi, jeśli nie przyjdzie tak wielkie i powszechne przebudzenie, że będzie mogło położyć tamę grzechowi i na nowo podnieść znaczenie Ewangelii w naszym lekkomyślnym pokoleniu, zamieszkującym dzisiaj Ziemię? A tak z naszej doraźnej troski i potrzeby kształtuje się nasza modlitwa. O przebudzenie w całym kraju. Kult mamony, szukanie rozkoszy, upadek moralności, pijaństwo, bezprawie i brak poszanowania dla Słowa Bożego. Istnieje groźba, że rzeczy te całkowicie przenikną wszystkie narody. Aby zapobiec rozwojowi tej okropnej sytuacji i nie dopuścić do tego, by naród pogrążył się w całkowite zaparcie się Boga. W materializmie i w rozpaczy nie ma innego środka ratunku jak tylko mocne, działające w ciszy, uzdrawiające duchowe przebudzenie. Modlitwa o duchowe, ogarniające cały świat przebudzenie musi zawsze być poprzedzona modlitwą o przebudzenie w naszym własnym sercu i w naszym najbliższym otoczeniu. I tutaj należy, cytat. Rozpocząć w Jerozolimie. Każdy z nas niesie wielką odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Każdy z nas niesie wielką odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Dopiero wtedy, kiedy wykażemy wierność na tym polu, zostaną postawione nam przez Ducha następne, większe zadania. Nasza modlitwa o duchowe przebudzenie. Jest oczywiście najbardziej owocna wtedy, gdy modlitwę przyczynną rozpoczniemy od przynoszenia w niej poszczególnych osób. Jest faktem, że większość z tych, którzy nawrócili się, miała kogoś, kto się o nich modlił i to modlił osobiście, który przekładał nas Bogu personalnie i z całego serca, gdy byliśmy jeszcze nienawróceni. Najbiedniejszym człowiekiem wydaje mi się ten, który nie ma ani jednego człowieka, który by się o niego modlił i który by go stale, personalnie przynosił i Bogu kładł na serce. Dlatego też powinniśmy bezwłocznie podjąć tę służbę i regularnie modlić się personalnie o poszczególnych ludzi. Proś Boga, aby Ci wskazał ludzi, o których masz się modlić. Gdyby czynili to wszyscy wierzący, to duch rozdzieliłby nienawróconych pomiędzy nich, tak że wreszcie nie byłoby takiego człowieka, który byłby pozbawiony przyczynnego modliciela, przeznaczonego mu przez Boga i wiernie wykonującego swoje zadanie. Wtedy ludziom tym nie byłoby tak łatwo żyć w grzechu. Wtedy ów święty materiał wybuchowy, wtedy ów święty materiał wybuchowy, Każdego dnia byłby składany do ich dusz, a wszelkie podstawy ich pozbawionego pokuty życia zostałyby wysadzone w powietrze. Wszędzie, gdzie znajdują się wierzący, którzy poświęcają się świętej pracy modlitwy, mają miejsce duchowe przebudzenia. Nie można ich wywołać siłą ludzką, ale Pan posyła je wtedy, gdy tylko dajemy miejsce Jego duchowi modlitwy. Zanim zakończę rozdział o pracy modlitwy, chciałbym jeszcze podkreślić, że nie można tej pracy zastąpić żadną inną pracą w Królestwie Bożym. Powinniśmy zawsze i wciąż na nowo mieć to przed oczyma, ponieważ bardzo łatwo wpadamy w nastawienie wręcz odmienne. Jesteśmy stale zajęci pracą w Królestwie Bożym, bo wydaje się nam, że możemy bez szkody. Poświęcać mniej czasu modlitwie. Tego rodzaju sposób myślenia jest radą ciała i krwi, a szatan stara się wciąż na nowo nakłonić nas do zajmowania takiego stanowiska. Dlatego też jest bardzo potrzebne, aby Duch Boży włożył głęboko w nasze serca zrozumienie, że najważniejszą pracą jest ta wykonywana na naszych kolanach, gdy jesteśmy sami z Bogiem. Z daleka od hałasu tego świata i podziwu, który wzbudzamy u innych. Ta praca jest dlatego tak ważna, bo jest warunkiem istnienia wszelkiej innej pracy w Królestwie Bożym kazań, pracy duszpasterskiej, zgromadzeń, zarządzania i ofiar. Jeśli praca modlitewna nie poprzedza i nie towarzyszy wszelkiej pracy, to ta ostatnia jest tylko pracą ludzką. Która wykonuje się z większą czy mniejszą pilnością i z mniejszym czy większym uzdolnieniem, a która nuży tylko nas i innych. Praca modlitwy jest warunkiem każdej innej pracy w Królestwie Bożym z tej prostej przyczyny, że przez modlitwę przyjmujemy do naszej bezsilności niebiańskie moce. Takie moce, które przemieniają wodę w wino i mogą przynosić góry w naszym życiu, i w życiu innych ludzi, moce, które budzą śpiących, które zdobywają fortece i które czynią to, co jest niemożliwe, czymś możliwym. Istnieje niewątpliwie wielu wierzących, którzy nie doceniają pracy modlitwy. Modlitwę uważają zasadniczo za środek, dzięki któremu z dnia na dzień utrzymują na właściwym poziomie swoje życie z Bogiem. Myślnik, tutaj, w pośród tej światowej atmosfery, która grozi zaduszeniem owego słabego i delikatnego wewnętrznego życia. Przez to modlitwa staje się tylko ciasną otoczką wokół nas samych i naszych najbliższych. Staje się małym okręgiem, który tu i ówdzie zostaje odrobinkę poszerzony, gdy zbieramy się wspólnie z naszymi współbraćmi w Panu i gdy przed nasze oczy Zostają postawione wielkie zadania Królestwa Bożego, i to zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ale gdy wracamy do naszego codziennego życia, to nasze życie modlitwy znowu się kurczy. Tak, zaiste, tylko duch modlitwy może pokazać nam, jak powinniśmy posługiwać się modlitwą jako narzędziem codziennej pracy. Za każdym razem, kiedy natkniemy się w naszej modlitwie na egoizm albo wygodnictwo, musimy w swej biedzie i bezradności krzyczeć do Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wymawiania. On to sprawia, to znaczy, On urzeczywistni to, czego nie było. Chwała Bogu za to. Do wskazówek, których udziela nam Duch Boży, należy i to abyśmy nauczyli się rezerwować czas na modlitwę. Każda praca wymaga czasu. Jeśli zrozumiemy, że modlitwa jest częścią naszego codziennego programu pracy, wówczas ułożymy nasz plan dnia w ten sposób, aby i dla tej pracy pozostał nam czas, tak samo jak dla spożywania posiłków i innych koniecznych rzeczy. Do wskazówek, których udziela nam Duch Boży, należy i to, Abyśmy nauczyli się rezerwować czas na modlitwę. Każda praca wymaga czasu. Jeśli zrozumiemy, że modlitwa jest częścią naszego codziennego programu pracy, wówczas ułożymy nasz plan dnia w ten sposób, aby i dla tej pracy pozostał nam czas, tak samo jak dla spożywania posiłków i innych koniecznych rzeczy. Praca modlitwy przyczynnej, jaką właśnie przedstawiliśmy, także wymaga czasu. Tylko taki człowiek może już ją wykonywać, który jest gotów poświęcić na to czas. Już samo to mówi nam, że praca modlitwy przyczynnej może być wykonywana przez tych, którzy mają tylko chotnego ducha. Inni znajdą tysiąc powodów, aby tej pracy nie wykonywać. Nie mają czasu i nie chcą też go znaleźć. Dla wielu bezplanowość ich życia jest powodem tego, że ich życie modlitwy stało się bezproduktywne i bezowocne. Nie mają określonej godziny na modlitwę, ale tu i ówdzie, gdy mają czas, gdy akurat im to odpowiada, poświęcają na tę sprawę jakąś chwilę. Wszystko pozostawiają przypadkowi, także i treść ich modlitwy zostaje wówczas określona ilością czasu, który mają do dyspozycji, a także tym, co w danym momencie przyjdzie im na myśl. Praca modlitwy wymaga wszakże właściwego zaplanowania, które cechuje się pełną znajomością celu, do którego zdążamy. Wróg dba o to, abyśmy, cytat, znaleźli na modlitwę możliwie mało czasu i aby chociażby z tego względu możliwie jak najmniej zostało wykonane przez modlitwę. Poza tym dba on o to, aby człowiek był roztargniony i zapomniał o tych rzeczach, które szczególnie wymagają modlitwy przyczynnej. Tego rodzaju praca modlitwy nie jest ani planowa, ani świadoma celu. Jeśli praca modlitwy ma być uwieńczona powodzeniem, to trzeba ją starannie zaplanować. Muszę wiedzieć, co mam do załatwienia w mojej komorze modlitewnej, zanim się tam udam. Muszę wiedzieć, jakie osoby i rzeczy z bogatego pola pracy Bożej mam Mu przedłożyć w modlitwie. W miarę jak pozwalamy Duchowi Bożemu rozszerzać zakres naszej troski modlitewnej, naszego koła modlitewnego, rzeczy tych bardzo przybywa. I dlatego nie wolno dopuścić do tego, aby moje zapomnienie mogło mi przeszkodzić w tej pracy. Jeśli mam trudności w przypomnieniu sobie poszczególnych osób, czy rzeczy, to mogę dopomóc mojej pamięci, spisując je sobie na kartce papieru. Jan Johnson opowiadał o żonie jednego misjonarza, która pozwoliła stopniowo, coraz bardziej wprowadzić się w świętą służbę modlitwy przyczynnej. Otrzymywała ona coraz więcej spraw, o które miała się modlić. Wreszcie nie mogła już wszystkiego zapamiętać. Wzięła więc mały notes i wszystko w nim spisała. Gdy chciała się modlić, brała swój notes przed siebie i rozmawiała z Bogiem o jednej rzeczy za drugą. I tak wytrwała w modlitwie za wszystkie te osoby i o wszystkie sprawy. Gdy dowiadywała się o jakichś nowych, wymagających modlitwy sprawach, dopisywała jedno notesika. Gdy Pan ją wysłuchał, przekreślała odnośne miejsca w swojej książeczce, a na marginesie zapisywała słówko dziękuję. Nigdy nie miałem zbyt wielkiego zaufania do modlitewników, zawierających pewne wydrukowane modlitwy, które należy odczytywać rano, wieczorem czy na szczególne okazje, jakkolwiek dla niektórych mogą one być pewną pomocą. Ale ta mała książeczka modlitewna, którą posługiwała się owa siostra misjonarka, jest ze wszechmiar godna najserdeczniejszego polecenia. Zachodzi jednakże niebezpieczeństwo. Tego rodzaju praca modlitewna może łatwo przemienić się w rutynę i dlatego w miarę możności modlitwę należy ukształtować w sposób jak najbardziej osobisty. Jeśli wypowiada się prośby tylko sumarycznie, albo powszechnie, to modlitwa bardzo prędko staje się czymś nieosobistym, niebezpośrednim. A tak, jeśli modlę się o jakiegoś człowieka, to powinienem wymienić coś konkretnego, coś szczególnego, co dotyczy jego życia czy jego stosunków osobistych. Jeśli chodzi o jakąś organizację, to muszę wyszczególnić pojedyncze osoby szczególnie związane z tą pracą, albo jakieś konkretne trudności czy zadania, które w owym czasie dana organizacja ma do wykonania. To nam ułatwia modlitwę. Staje się ona bardziej osobistą i o wiele bardziej konkretną od modlitwy ogólnej, żeby Pan Bóg zechciał błogosławić i dopomóc. Luther także zdawał sobie z tego sprawę, gdy podkreślał, że powinniśmy w naszej modlitwie prosić o coś określonego, konkretnego. Jeśli w ten sposób podchodzimy do modlitwy przyczynnej, rozumie się samo przez się, że potrzeba na to czasu. Tyle czasu, że wprost nie będzie rzeczą możliwą, a każdego dnia przedłożyć Bogu wszystkie nasze prośby. Dlatego jest rzeczą rozsądną, aby rozdzielić wszystkie sprawy Leżące nam na sercu na sześć dni tygodnia. A gdy przychodzi niedziela, wszystkie te prośby skupiają się w jedną całość. Wtedy bowiem ma się więcej czasu na modlitwę. Oczywiście każdy z Was ma pojedyncze osoby i sprawy, które leżą mu szczególnie na sercu i o które modli się codziennie. Dzisiejsi chrześcijanie to ludzie pracowici. Nie na darmo żyjemy w wieku pracy. W dziejach zboru Bożego zapewne nigdy jeszcze tyle nie pracowano jak obecnie. Nigdy nie było też tylu pracowników. Nigdy praca nie była też tak dobrze wykonywana, i aż do najmniejszych szczegółów zorganizowana i wyspecjalizowana. Ciężka i wytarzająca siły praca. Ustawicznie trzeba ponosić ofiary, trzeba ofiarować siły, czas, zainteresowanie, pieniądze. Powstała wielka i bardzo skomplikowana maszyneria i wielu już zzywa do ograniczania się. Odrzucają dalsze innowacje i żądają, ażeby praca bieżąca została w miarę możliwości jak najbardziej ograniczona. Inni znowu chcieliby jeszcze bardziej organizować. Żyjemy przecież w wieku organizacji. Wielu przypuszcza, że zbawienie i ratunek zostanie nam darowane. Dzięki jeszcze lepszej organizacji. Gdy tak przyglądam się sytuacji, która w obecnej dobie powstaje wewnątrz naszej dobrowolnej chrześcijańskiej pracy, w moim sercu nie powstaje żadna z wyżej wymienionych refleksji. Wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że istnieje dysproporcja pomiędzy całą tą machiną a jej mocą napędową. Mnie zaś wydaje się wprost nienaturalne. Aby starać się usunąć tę dysproporcję poprzez odcinanie pewnych części maszynerii, zamiast uczynić to poprzez wzmocnienie siły napędowej. Przypominam sobie bardzo dobrze, jak kiedyś w mojej ojczyźnie młocarnie napędzane były siłą rąk, a żeby wykonywać tę pracę dzielono ją na zmiany, gdyż była bardzo ciężka. Teraz wykonuje się ją zupełnie inaczej. Wkłada się wtyczkę do kontaktu i muci się coraz więcej. Przy tym wysiłek jest daleko mniejszy aniżeli poprzednio. Tutaj decydującą rzeczą jest moc silnika. Muci, przewiewa i oczyszcza ona ziarno równocześnie. W ten sposób oszczędza się czas i siłę wielu ludzi. Często myślę o tym, gdy patrzę na sytuację w naszej chrześcijańskiej pracy. Maszyneria staje się nam zbyt uciążliwa, a dzieje się tak dlatego, że używamy do pracy siły ludzkiej zamiast siły niebiańskiej. Wiem, że modlimy się na osobności i w społeczności, ale obawiam się, że nie wykonujemy należycie naszej właściwej pracy na tym polu i że nie pokładamy naszej nadziei w mocy Bożej. Dlatego też nasza praca jest tak męcząca i pełna wysiłku. Stoją do naszej dyspozycji moce nieba. Chodzi tylko o to, czy nasz kontakt z niebem jest prawidłowy. Powinniśmy prosić o ducha modlitwy. On nas zaprowadzi do warsztatu, w którym znajduje się źródło siły. Nad drzwiami tego pomieszczenia znajduje się napis: Cytat: Niech nie będzie dla Was nic niemożliwego. Przyszły rezultat naszej wielce napiętej chrześcijańskiej pracy w przyszłości nie zależy ani od jej ograniczenia, ani od przeorganizowania, ale od tego, czy Duch Boży będzie mógł nakłonić nas do pracy modlitwy.